Frank, kościół jest pusty. O czym ty mówisz? Hakona tu nie ma, ale chyba renegaci mieli tu obóz. Ogień jeszcze się tli. Aiden? Dlaczego chciałeś się spotkać? Bo tak, stęskniłem się. Wiem, że masz nowych przyjaciół. A co słychać u Lawan? Nie wiesz, gdzie jest? Nie. Wiem jednak, że ktoś wykańcza czołowych oficerów Williamsa. Każdy ginie od jednego bełtu z kuszy. Brzmi jak dzieło Lawan, prawda? Dobra, pielgrzymie, pora przejść do interesów. Nadal jesteś na smyczy Waltza. Dość pogaduszek, Aiden. Daj mi klucz. Co? Klucz GRE, Aiden. Dawaj go. To spróbuj mi go odebrać. Postaram się. Obiecuję. Odbierzcie mu ten klucz. Ugh!
Wyrobiłeś sobie niezłą opinię w tej dziurze. Tego właśnie chciałeś? Jesteś gotów mnie zabić, Hakon? Dla tego klucza? Tyle osób zdążyło już zginąć. Nie powstrzymam koła wprawionego w ruch. Ale miałeś szansę mnie zabić. Odebrać mi klucz na bazarze. I co? A jak sądzisz, młody? Obiecałeś wydostać mnie z miasta. Mieliśmy umowę, a potem na mnie doniosłeś. Ach, myślisz, że Waltz pozwoli ci odejść tak po prostu? Wiesz, co zrobił Dylanowi i pozostałym. Tak, ale oni stali mu na drodze. Dylan go zdradził. Lukas nie chciał oddać klucza, więc... Więc go zamordowałeś! Klucz to moja przepustka na zewnątrz. Wielka szkoda, że muszę cię zabić. Trudny. Dostanę! Hakon! Nie uciekniesz! Możliwe, ale nie chcesz mnie widzieć. Nie jestem taki ładny jak kiedyś. Widzieliśmy twój biomarker. Nie znajdziesz mnie na czas. Thank you.
Kilian, Frank, Lawan, dlaczego ją zdradziłeś? Frank powiedział ci o wieżowcu. Powiedział, że stchórzyłem, co? Myli się co do tego. To była samobójcza misja. A Lawan, dlaczego ją zostawiłeś? Co? Skąd niby o tym wiesz? Odpowiedz na pytanie. Zawarłem pakt z diabłem. A ona miała własne piekiełko. O czym ty gadasz? Odszedłem, by ją chronić. Gdybym z nią został, Walt by ją zabił. Dlaczego z nim pracowałeś? Dlaczego zdradziłeś Franka? Ja wcale... Nie zdradziłem Franka. Ja próbowałem wszystko naprawić. Po akcji w wieżowcu... Chciałem szpiegować Waltza, ale nabrał podejrzeń. Groził zabiciem Lawan. A teraz jest za późno. Przykro mi, Hakon. Nie chciałem tego. Frank? Tu Aiden. Hakon nie żyje. O kurwa, nie. Wiedziałem, że tak będzie. No cóż. Wracaj do Rybiego Oka. Podsłuchałem coś na temat Waltza. Kieruje się do Old Villedore, Aiden. Osoba, którą namierzył, to doktorka z GRE. Ma to związek z bazą danych? Tak. I chyba wiem, kogo chcę dopaść. Spróbuję skontaktować się z nią drogą radiową. Daj mi ten klucz, Aiden. Przestań, Hakon. Nie jesteś w stanie walczyć. Wkrótce się przekonamy. Racja? Hakon, pogadajmy. To nie ma sensu. Nocni biegacze nic dla ciebie nie znaczą? Nie chcesz wszystkiego naprawić? Nie ma czego naprawiać. Nocni biegacze nie istnieją. Nieważne, co Frank gada. Zmarłych nie wskrzesi. Choć to piękne marzenie. Co tu się tak naprawdę dzieje? Wiem, jak zostawiłeś nocnych biegaczy. Codziennie się zastanawiam. Czy gdybym tam był, coś by to zmieniło? Czy oni by przeżyli? Wiem, że nie zwrócę im życia, ale poprzysiągłem, że wykażę się przed Frankiem i Lawan.
Nie chcę już z tobą walczyć, Hakon. Ja też nie chcę. Ja też. Wiesz, jestem zmęczony. Kurewsko zmęczony. Ale jazda, co? Bałem się, że będę musiał sam surfować. Dzięki, że go dla mnie zmiękczyłeś. O, jest i mój promyczek z zabójczą kuszą. Zamknij ryj. Dobrze, że mnie nie wykończyłeś, Aiden. Inaczej byłaby wkurwiona. Lawan, jak ci się... Mam swoje znajomości. Zatrzymaj mnie, a przestaniemy się przyjaźnić. Zabicie Hakona ci nie pomoże, Lawan. A co ty możesz wiedzieć? Wiem o nocnych biegaczach. Frank mi powiedział. Mówił o równowadze. I odpuszczaniu. On i odpuszczanie? Odpuścił. Ty też możesz. Prawda? Lawan mówił, że chciał cię chronić. O czym on do cholery mówi, dupku? Mówił, że dołączył do Waltza, bo chciał go szpiegować. Aiden, zamknij się. Ale przestał, bo Waltz groził, że cię skrzywdzi. Pierdolisz. Wiem. Przestań kłamać! Lawan! To jest pierdolenie. Wypierdalaj stąd. Na pewno? Idź, zanim zmienię zdanie, dupku. Przepraszam. Jak się czujesz? Sama nie wiem. Chyba czuję ulgę. Jakiś spokój w końcu, ale... Powinnam go zabić. Był na mojej liście. Nadal na niej jest. No to się jej pozbądź. Ta lista to mój jedyny cel. Dodawała mi sił. Wyrzuć ją, Lawan. Myślisz, że mnie znasz? Pierdol się. Lawan, czekaj. Hakon, rzeźnik, Waltz. Brawo, Lawan. Udało ci się. Frank? Gdzieś ty był, młody. Czekam na ciebie w Remimoku. Wracaj tu. Tak. Od naszej ostatniej rozmowy sporo się działo. Ja pierdolę. Co się stało? Wszystko gra? Tak. Choć nie uwierzysz, co ci powiem. Lawan tam była i... puściła Hakona wolno. Co zrobiła? Tak. Zniszczyła swoją listę. Jestem w szoku. Zachowaj to na później, Frank. A co z tą doktorką? Przyjdź do Rybiego Oka, Aiden. Wszystko ci opowiem. Wykryto pojemnik z inhibitorami.
Nas? Z jakich nas? Frank? Co za koszt? Ja nie mam z tym problemu. No weź gadaj. To prywatna impreza, czy każdy może wbić? Sporo zrobiłeś dla miasta, Aiden. Dla nocnych biegaczy. Kiedyś będziesz jednym z nas. Będziesz z niego niezły biegacz, co Lawan? Najlepszy. A co do dziś? Ej! Słuchajcie! Chciałem coś powiedzieć! Ej! Słuchajcie mnie! Hej! Zamknijcie się wszyscy! Frank chce coś powiedzieć. Na mocy resztki danej mi władzy ogłaszam Lawan oficjalnie i na zawsze nocnym biegaczem. Tak, kurwa! Kończo! Lawan! Nie kierujcie! Frank! Czyli reaktywujesz nocnych biegaczy? Nie, to ty ich reaktywujesz. Ty i Aiden, w sumie już zaczęliście. Te stare wygi to byli nocni biegacze, którzy usłyszeli mój komunikat i wrócili. Ale ty przebiłaś ich o stokroć. Dorosłaś. Wal się! Widzisz, Credo, skoro Hakon żyje, to znaczy, że nauczyłaś się wybaczać. Znalazłaś równowagę. O to właśnie chodzi w byciu nocnym biegaczem. A co z tobą, Frank? Umiesz wybaczyć? Nie masz na grosz wyczucia, Hakon. Zazwyczaj, ale nie tym razem. Może ci się to przyda. Skąd to wziąłeś? Cały czas miałem to przy sobie, Frank. To jak to będzie, szefie? Skoro Lawan może ci wybaczyć, to chyba nie mam wyjścia. Nie jestem przekonany, ale darowanemu koniowi... Dobrze, ale teraz jest chwila Lawan, nie twoja, więc zamknij się na moment. Słuchajcie! Pakujcie dupska na dach! To lepsze miejsce na ceremonię niż jebany bar. No tak! Dzisiaj rodzę się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Dzisiaj rodzę się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę tarczą, za którą ludzkość powstanie na nowo. Będę tarczą, za którą ludzkość powstanie na nowo. Będę światłem w ciemności. Będę światłem w ciemności. Oto moja ofiara. Oto moja ofiara. Moja przysięga. Moja przysięga. Nocnego biegacza. Nocnego biegacza. To jest to! Będziesz ze mnie dumny. Już jestem. Ta chwila wymaga uczczenia. Ludziska, z powrotem do baru! Aiden, doktorka, o której ci mówiłem, to Weronika Ryan. Mieszka w Old Villador. Żartujesz sobie? Co? Poznałem ją już jakiś czas temu. Byliśmy znajomymi. Przychodziła do kantyny. Chyba udało mi się jej nie wkurzyć, kiedy chlałem na umór. Pozgodziła się pomóc. Pogadamy, zanim pójdziesz? Spoko. Brzmi poważnie. Pogadamy później. Powodzenia.
To... gratulacje. Wybacz, że cię unikałam. Ja... wiesz, jak to się mówi. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znaczy, że pora odejść. Tak. Pielgrzymi tak mawiają. Żadne z nas nie musi się już martwić. Jesteś oficjalnie nocnym biegaczem. Jak ci z tym? Dziwnie. Przez długi czas był tylko Frank. A nocni biegacze żyli tylko w jego opowieściach. Teraz jesteśmy jak pierdolona rodzina. Nawet jebany Hakon. Dasz kurwa wiarę? Pewnie ci dziwnie od powrotu Hakona. Jeszcze jak. Tyle czasu chciałam go tylko zabić. Ale może... no wiesz... może nie zrobiłam tego, bo tak naprawdę nie chciałam. Może po prostu chciałam przestać cierpieć. No a... teraz cierpisz? W sumie... nie. To raczej jak... swędzenie przy gojącej się ranie. Ale nie czuję bólu po raz pierwszy od... sama już nie wiem, od jak dawna. Wiesz, Lawan... martwiłem się. Zaczyna się. Po akcji z twoim... mieszkaniem. Moim i Hakona. Tak, mogę to powiedzieć. A skoro mogę, to znaczy, że nie musisz się już o mnie więcej martwić. Nadal muszę, zwłaszcza teraz, bo wiesz... posłuchaj pielgrzyma, szczęśliwi ludzie są wrażliwi. Umiesz zepsuć atmosferę. Chodzi o to, że... po tym wszystkim nie chcę... nie chcę, żebyś znów cierpiała. Kiedy następnym razem ktoś mnie zrani, szybko zabiję tego skurwiela. Chyba powinienem na tym poprzestać. Słuchaj, przykro mi, że cię zostawiłam. Po prostu... W porządku, to nie była moja sprawa. Była, przeze mnie. Sama cię tam zabrałam. Może zrobiłam to celowo. Celowo? Ty sprawiłeś, że ja, Frank i to wszystko, to twoja sprawa. I zobacz, ile wszyscy zyskaliśmy. Może ja chciałam, żebyś wiedział, ale za bardzo bałam się powiedzieć ci o tym, więc... Więc poszliśmy po buty. No tak, te jebane buty. Dobrze ci w nich. Dobra, już czas na mnie. Idziesz szukać siostry, tak? Czasem jej zazdroszczę. Zazdrościsz? Czego? Że tak dużo dla kogoś znaczy. Przepraszam, kurwa, pierdolę od rzeczy. Nie, 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 nieprawda. Zamknij się już. Dzięki. Tak, coś dla ciebie ma, Aiden. Ej. Lawan. Czekają na ciebie na dole. Idę, Hakon. Kurwa. Idź robić swoje, Aiden. I powodzenia. Teraz ja też muszę robić swoje. Im więcej się zmienia, tym bardziej wszystko jest takie samo, co młody? Frank znalazł doktorkę, której szukałeś. Weronikę Ryan. Wygląda na to, że pracowała dla GRE. A myślałem, że wiem już wszystko o kobietach w tym mieście. Powinieneś ją znaleźć gdzieś w okolicy kościoła. Mam ci wiele do powiedzenia, Lawan.